Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka. Nadal lecę trochę na zapas, tak więc bierzcie to pod uwagę, proszę, pisząc wasze komentarze. Aczkolwiek dziękuję za ich duże ilości i całkiem dużo ciekawostek w nich ukrytych. Jednego jestem teraz pewien, wszystkie kontrakty tutaj są warte zrobienia, ponieważ kiedy ja sobie robiłem wczoraj kontrakty, żeby podbić trochę moją postać, zdobyć trochę ekwipunku, jakieś tam poziomy, reputacji, inne rzeczy, może wszczepy, legendarny Sandewistan, to zobaczyłem, że niektóre kontrakty, które się pojawiają w Dogtown, jednocześnie zamieniają się od razu w questy poboczne, dlatego będziemy się tym interesowali, ponieważ mam dwa, które poznałem, ale zaraz sobie przeczytamy ich opisy. Coś tutaj strasznie nagmatwałem z tymi moimi wszczepami. Miałem przekroczony limit, coś chciałem dorzucić, zamieniłem sobie ostrze modliszkowe na wyrzutnie rakiet w tej chwili, żeby troszeczkę, nie wiem, urozmaicić nasz gameplay, a bronie mniej więcej cały czas takie same, za to skorzystałem w końcu, po długim okresie opieprzania mnie z opcji garderoby i zapisanych strojów, dlatego teraz mamy takiego czarno-czerwonego grzmota, zmieniłem nawet zarost oraz fryzurę, no i mamy założone rzeczy, które dają mi różnego rodzaju bonusy w tej chwili, ale wyglądam cały czas clean AF, dlatego powinno być całkiem zajebiście. Zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię, moi drodzy. Ja jednocześnie ostatnio odkryłem dość przełomową rzecz, jeżeli chodzi o mój setup i wydajność tej gry. Otóż potężnie ukryte w głębi mojego komputera problemy związane z profilem XMP, wydajnością i tak dalej. Kto się zna na kompach, ten będzie wiedział, czym jest profil XMP. Ale krótko mówiąc, wszystko powinno chodzić teraz lepiej, płynniej i ładniej. Dlatego wróciłem sobie do maksymalnego path tracingu. No i nie muszę się już za bardzo martwić o FPS, ale to jest informacja bardziej dla mnie niż dla was. My lecimy przed siebie. Zadania, moi drodzy. Ponieważ mamy ręka rękę myje, dowiedzieliśmy się od pana Kleksa wielu rzeczy na temat naszego budynku, który będziemy szturmowali, ale nie pchajmy może aż tak tej fabuły, skoro tak mocno zrobiliśmy to ostatnio, smażąc jakiegoś netranera. Nowe zadania. Mamy tutaj to, co już widzieliśmy wcześniej, czyli pomóc gościowi w kwestii jego Reaper Doka, który coś tam mu musi zrobić, ale mamy zadanie po czwarka, uprowadzona aktoreczka, no nimowy porywacz, bohater rusza na pomoc. Normalnie film klasy D, pilnuj się Vibo, skoro stary szpicel chętnie nie chce firmować tej roboty swoim nazwiskiem, to musi być niezłe szambo. Więc mamy jakąś linę malinę, nie wiem czy to się pojawiło kiedy wy byliście na odcinku czy nie, ale mamy jakąś influencerko, gwiazdę, Dogtown, którą trzeba uratować, spoko, bardzo chętnie. No i jeszcze jakieś tam braindance'owe afery są oraz mamy to. Ciekawa robota, zastraszona dziennikarka, tajne śledztwo, korporacyjne brudy, anonimowe pogróżki. Chcesz mi powiedzieć, że minąłeś się z powołaniem, zostaniesz teraz prywatnym detektywem? I mamy tutaj jakąś Brie Whitney, dziennikarka, pisała dla tabloidów, ogarnięta paranoją, trudno się jej dziwić, zważywszy na okoliczności. Brie wie, czego chce, zamierza to osiągnąć niezależnie od ceny. Tak więc mamy nowe zadania, troszeczkę tutaj się tego pojawiło i bardzo chętnie się tym wszystkim zajmę. Kontraktów też oczywiście trochę wysypało. Jeszcze jeden samochód sobie doprowadziłem do naszego, jak on się tam nazywa? Nie, Jose Mourinho, nieważne. I dostałem masę w ogóle nagród za to. Drzazgi, nie drzazgi, kolejne bronie, z którymi nawet nie wiedziałem, co mam dalej robić, aczkolwiek mój obecny komplet broni nie jest jakoś super imponujący, ale mamy jakieś tutaj generacji piątej rzeczy, które bardzo przyjemnie wyglądają. Dlatego też zajmiemy się w końcu jakąś jedną rzeczą. A kontrakty, jak widzicie, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. A, mam ich jeszcze 7 w sumie dla chęca. Chyba, że te questy poboczne są kontraktami. A, co do samochodów. Podobno po dostarczeniu paru samochodów pojawia się nowy quest poboczny. Dlatego będę sobie je dostarczał pewnie w wolnej chwili, bo to nadal tylko jazda i strzelanie i to jeszcze w moim wykonaniu nie idzie całkiem dobrze, ponieważ wdupcam się w ściany, nie potrafię strzelać, tak więc jak się pojawi quest, to się pojawi quest. Więc mamy zaraz obok zadanie po czwarkę. Dlatego wiecie co, zajmijmy się zadaniem po czwarkę. Ja wiem, że obiecałem temu gościowi od Animalsów, że coś tam dla niego zrobię, ale mam nadzieję, że aha, nie spadnę z budynku i nie umrę śmiercią tragiczną w tej chwili. Nie wiem dlaczego wymyśliłem sobie start odcinka w takim miejscu, utrudniłem sobie tylko wyjście stąd i zrobienie czegokolwiek później. Nie wiem jak będzie się nam walczyło, moi drodzy, z wyrzutnią rakiet, którą można w ogóle naładować, żeby wystrzelić potężnie, ale mam nadzieję, że sympatycznie. Dlaczego to zrobiłem w ogóle? Możecie zapytać, ty, ale ostrza modliszkowe takie fajne, ponieważ może zamienię maczetę na broń, która jest w ogóle z tym związana? Nie, schowałem tę broń chyba, oczywiście. W każdym razie, mam ochotę pochlastać trochę kataną bardziej niż ostrzami modliszkowymi, dlatego sobie wrzuciłem wyrzutnię rakiet. Zawsze mogę wrócić do ostrzy, ale mam katanę, której się oczywiście teraz pozbyłem, ale wiecie co? Odzyskanie tej katany to nie będzie jakieś trudne zadanie, ponieważ wystarczy, że wezwę sobie samochód, który do mnie tutaj przyjedzie i tam będziemy mieli od razu schowek. Dlatego zrobię to, ponieważ mamy super katanę sprawiającą, że za każdym razem jak atakuję przeciwnika będącego pod wpływem płomieni, no wtedy zadaje chyba gwarantowane krytyczne obrażenia, coś takiego. W każdym razie katana, która dobrze się będzie być może zgrywała z naszymi ognistymi rakietami, którymi będziemy mogli strzelać. To chyba to, errata, tak. Atakowanie przeciwników podpalonych gwarantuje zadawanie krytyka. Więc jeżeli trafię paru wrogów za pomocą tej cudownej
cudownej katany, no to będę mógł niezły wpierdolim spuścić. Dlatego tę maczetę zamienię sobie na tę katanę. Mimo, że ona nie jest jakaś najlepsza, może w wytwarzaniu jakieś ulepszenie tutaj tego, nie? O Boże, ile ja tych fioletowych potrzebuję. No to trzeba będzie fioletowe zdobyć w takim razie, mimo już zadaje trochę mniej obrażeń. Lecimy do naszej koleżanki. To w ogóle jakiś przerażający budynek się znajduje. Wielka głowa, sugerująca mocno, że nie wiem, jakieś mocne głowne tańce tam są robione. Schowajmy może na razie naszą katanę. Przerzućmy się na pada, żeby sobie tutaj pospacerować. Widziałem już dyskusję na jebaczach na temat tego, czy ja znowu gram w strzelanki na padzie. Nie, absolutnie, moi drodzy, nie gram. Po prostu lubię sobie chodzić płynnie za pomocą kontrolera, kiedy tylko mam okazję. Tutaj, rozumiem, sugeruje mi chyba wskoczyć na górę. Nie mam zielonego pojęcia, jaki syf będzie się tutaj u góry dział, ale coś czuję, że na cichych pojedynkach się to niestety nie zakończy. Znaczy niestety, niestety powiedziałbym dla przeciwników. Ja nie mam tutaj większych obiekcji wobec bycia głośno. No to szybki zapis i lecimy przed siebie. Dzień dobry. Ale syf, jak po włamaniu. Trzymaj palec na spuście. Wypuść mnie, oprawco. Dobra, już widzimy, że trzeba będzie jakieś niewiasty tutaj ratować, ale spokojnie. Asortyment nagrań. Smash or Pass, The Adam Smasher Adventure. O Jezus, Cock O'Clock, Return of the Worst First. O Boże, nie. Inking My Ass. Trauma Dream. Through the Lens of a Bottle, Gopnik's Tale. Okej, okay. Candy Shop Extravaganza. To chyba może być jakiś diss w stronę 50 Centa. Regulamin Brainporium. Nagrania wypożyczamy za kaucją, szanujemy prywatność. Rozlałeś? Wytrzyj. Wykorzystywałeś kobietę wbrew jej woli? Wytrzyj! Cyrkonie mi pospadały z paznokci! O nie, cyrkonie z paznokci! Pomyślałby kto, ludzie z wytwórni go szukają. Nie wiem, czy ja jego mam uratować, czy nie jego. To jakaś odręczna notatka, ale nic z tego się więcej nie dowiedziałem. Tutaj jakąś broń mamy randomowo leżącą? Okej. Dobra, użyj, ale czy ja tutaj dorwę się do czegokolwiek? Mamy różne pliki, bilans, wynajem kabin, wypożyczenie, notatki z posiedzenia kryzysowego, zamówienie numer. Full lina XXL jest w drodze! Proszę, proszę. Wiadomości może jakieś na temat tej całej naszej pani, którą chyba musimy tutaj uratować. O cholera, nie umiem wychodzić z tego. Dobra, lina malina, idziemy przed siebie. Nie wiem, czy będę tutaj musiał od razu z kataną wskakiwać, ale jeżeli tak, to mówi się trudno. A, i jedna rzecz. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ten nowy sandewistan jest zajebisty, on wydłuża swój czas działania za każdego fraga, którego zrobię, mając go aktywowanego. Tak więc potencjalnie uda się wyczyścić całe pomieszczenie, zanim oni się zorientują. Teraz nie jeszcze. Gdzie jest lina malina? Mów! Ja jestem lina malina. Księżniczka Doctown. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację? O nie. To twój szczęśliwy dzień. No już, bolec. Nie gad mi się na cycki, tylko daj w łeb temu fagasowi i wieź mnie do domu. Zamknij się, głąbie. Co tu się dzieje? Aha, okej. Okay. Ty, przepraszam. Ten typ w kabinie to Tul. Wracają trudne wspomnienia, kiedy wziąłem ślub w Tibi, okazało się z facetem. Mamy pojebany układ. Co się tutaj dzieje dokładnie? Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśnię. No dobra, bardzo chętnie. Mam zapłacone, żeby uwolnić linę. To powinno być zabawne. O tak. Już czuję, że to będzie dobre. Boże święty. Szczerze, spodziewałem się wielkiego przemarszu po głębinach nielegalnych piwnic, w których zamykają kobiety i wykorzystują je do nagrywania braindance'ów, a jedyne co tutaj znalazłem to jakiegoś mocno rypniętego typa, który ewidentnie bardzo dobrze odgrywa kobietę, co? No dobra, panie Shank, ciekawy jestem, co będziesz miał do powiedzenia na temat całej tej akcji. Tul jest fanem Liny od dawna. Śledzi na bieżąco wszystkie jej nagrania. Nie, to nie o to chodzi w takim razie. Parę dni temu mieliśmy skok napięcia w sieci, kiedy był podłączony do projektora. Wiesz, jak to jest. O nie, o nie, i on teraz myśli, że jest nią? Kopnęło po synapsach i braindance wkręcił się trochę za mocno. Usrało mu się, że rzeczywiście jest Liną. No i odtąd zachowuje się jak ona. O Jezus Maria. Skoro już wlazłeś na ten pierdolnik, to może miałbym dla ciebie małą robótkę. Odjebać ludzi, którzy są odpowiedzialni za brak prądu, który zniszczył Tula. Co to za osóbka? Ta cała Lina. Kręci braindance. Akcyjny content w landrynkowym opakowaniu. Ha. No dobra. Wodzi się z gangiem, pieprzy z DJ-ami, ćpie designerskie dragi i pruje z automatu po karoserii drogich aut. To dopiero życie, jak nowoczesna raperka. Twój kumpel pilnie potrzebuje lekarza. Rozumiem, że chcesz zorganizować dla niego pomoc. Nie ma potrzeby. Tul niedługo wróci do normy. Mhm. Co do ciebie, dobrze zapłacę, jeśli załatwisz dla mnie jeden drobiazg na mieście. Rozważmy legalność tego czynu. Chodzi o to, żeby skapitalizować obecny stan rzeczy, kumasz? Nie.
Sklep ledwo ciągnie, nasze nagrania się nie sprzedają. Masz pojęcie, ile płacimy za wynajem? Tak, widziałem kwoty. Ta pieprzona głowa wygląda zajebiście i ściąga wzrok. Ale nie czarujmy się. W Dogtown nie ma ludzi z pieniędzmi. Jestem ja. Mój czas kosztuje. Biorę poważne zlecenia i kasuję poważne stawki. Od razu widać, że jesteś ostrzelany. Właśnie kogoś takiego szukam. W grę może wchodzić mierzenie się na kutasy z gangusami. To akurat jest moje codzienne poranne zajęcie. Twój kumpel stracił kontakt z rzeczywistością, a ty chcesz na tym zarabiać? Błagam. Czy ja u ciebie zamawiałem szkolenie z etyki w biznesie? Nie dramatyzuj. Ja muszę zostać stulem. Pilnować, żeby mi się tu nie zabił albo czegoś nie porozwalał. Ty pojedź po Linę i ściągnij ją tutaj na nagranie. Zrobimy kolab pod tytułem Lina spotyka sobowtóra. Okej. Lina dostanie content na odcinek, a sklep promocję i followersów. Win-win. No, jako człowiek w biznesie marketingowo-promocyjno-influencerski muszę przyznać, nie taki zły pomysł. Lina to gwiazda, nie będzie łatwo jej ściągnąć. Lina może nas olać. W końcu jest gwiazdą, musi dostawać dużo takich propozycji. Pewnie ma force jak Beduin piachu. O, co za porównanie. Wcale nie. Pozuje na wielką gwiazdę, bo to się sprzedaje. W rzeczywistości wciąż czeka na swoją wielką szansę. Nie boisz się, że Tulowi już tak zostanie? Spokojnie, nic mu nie będzie. Ludziom czasami odpierdala po braindance'ie. Nie takie rzeczy widziałem. Bardziej boję się trepów Hansena, które się zjawią po czynsz. Bo na razie zarabiamy jak kurwa z zapaleniem pęcherza. Dobra, okej. Okay. Powiem ci, jedne lepsze, drugie gorsze porównania masz. Dobra, wchodzę w to. Dobra, sprowadzę tu Linę. Potrzebuję tylko jej adresu. Wysyłam. Jak nagranie wypadnie fajnie, odpalę ci coś ekstra. To kuloodporny plan. Co może się nie udać? Okej, brzmi to interesująco. O tym już z nim gadałem. No dobra, to lecimy przed siebie w takim razie. Takowi trzeba pomóc, a nie filmować go jak małpę w zoo. Jak byś się do tego zabrał? Odezwij się może do Reapera. Albo do kogoś, kto zna się na braindance'ach. Judy! Okej, napisz do Wiktora z prośbą, napisz do Judy z prośbą. No to cholera, jak mam takie kontakty, to oczywiście, że napiszę Judy. A ona jest dla mnie najlepszym kontaktem, jeżeli chodzi o braindance. Że po dołączeniu wieńca użytkownik utknął w tożsamości, w skali, jeżeli po odżywaniu BD ktoś ma problem z powrotem, to jak bardzo powinienem się martwić. Może to drugie. Wszystko w porządku, V? Cholera. Co się stało? Mój znajomy miał wypadek. Dobra, mój znajomy miał wypadek, skok napięcia usmażył, tyryryry. O, proszę, jaka ona w ogóle jest miła. Od razu się o mnie przyjmuje. Zdarza się tak czasami przy awarii systemu, czasami przez nałogowe młócenie braindance'ów. W naszym świadku mówi się, że taki biedak złapał Napoleona. Jeśli samo nie ustąpi, trzeba zastosować technikę szpagatu. Pokazujesz delikwentowi jednocześnie coś, co jest dla niego osobiste i coś, co reprezentuje jego przybraną osobowość. Na ogół wystarcza, żeby typ się otrząsnął. Okej, czyli przyprowadzenie tutaj Liny może mu faktycznie pomóc. Wiktor! Weźmy tą drugą opcję też, to samo. Myślę, że miał wypadek, schok na pięć. Proszę, samo uzupełniło, to mi się podoba. Nie badnia, żebyś nie wlazł w jakieś gówno, co? Nie jestem psychiatrą, ale pamiętam jeszcze co nieco ze studiów. W literaturze nazywa się to tożsamość indukowana, było powszechną przypadłością w latach 50. Przypadki na tyle częste, że dobrze je opisano. Farmakologia okazała się bezsilna, wysoką skuteczność wykazała terapia przy użyciu dysonansu poznawczego, stawiając pacjenta w obliczu dowodów podważających jego przekonania. Okej, okay, czyli faktycznie, jeżeli postawimy przed nim... przenud o osobistym znaczeniu dla Tula... Cholera jasne, jak ja mam coś takiego znaleźć, może on mi coś powie. Nie boisz się, że Tulowi nie przejdzie, tutaj nie za bardzo. Jakiś to nagrania Tula? To prywatna kolekcja Tula? Nie, to nagrania wymagające konserwacji. Tul miał się nimi zająć. Okej. Coś tutaj jego własnego musi się znajdować, więc odpalmy to Kiroshi i spróbujmy znaleźć jakieś ślady. Ty. Dobra, coś tam na dole mi się jakaś lubka pojawiła. Najlepszy sposób na wyszukiwanie tego, co tutaj faktycznie mogę kliknąć. No, a może jedno i drugie? Co ty na to? Taka drobna cena. Asortyment nagrań, nieważne. To radio może wyłączę, bo mnie denerwuje. Nie mogę go wyłączyć! Nie mogę go roztrzaskać? Dobra, nie mam klucza. Klucza nie mam. No to zasuwaj po niego, peonie! Jaki on w ogóle piękny jest, Jesus. Co za twarz. A cholera, gdzie będą osobiste rzeczy Tula mogły się tutaj znajdować? Nie mam czegoś do zeskanowania. No gdyby tutaj było coś sensownego, to już bym to pewnie znalazł. Może w drugiej kabinie? Chociaż wolałbym tutaj nie łazić. Co my tutaj mamy? Może skanowanie po prostu? Ciekawe.
Hej, Lina, śledzę twoją karierę od samego początku, od tych wariackich, amatorskich brain dance'ów z bikerami z Badlandów. Mam za sobą trudny okres, życie mocno dało mi się we znaki, tylko w twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny content. O Jezus, okej. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho, oddany fan Edgar Tull. Urocze. Teraz żałuję, że wyrzucałem listy od fanów. Napisane odręcznie i od serca. To chyba było dla niego ważne. Ha. Rozmawiaj z Edgarem. Powiem tak, miałem się śmiać i miałem już lecieć po tę linę, ale szczerze mówiąc, dostałem tyle wiadomości od was na temat tego, jak moje filmy pomagają wam przetrwać trudne dni i w ogóle nawet bardziej hardkorowe przypadki, o których może nie będę tu opowiadał, bo YouTube może się czepić, ale dotyczyło potężnych problemach, z których dobra rozrywka internetowa potrafi wyciągnąć. To szczerze mówiąc, moim priorytetem staje się teraz pomoc jemu. Edgar, ty tak na serio? Po co ten cyrk? Edgar, naćmałeś się? A, może trzeba nim mocniej wstrząsnąć? Wrócimy do tego. Wydaje mi się, że faktycznie, jeżeli sprowadzimy tutaj Linę, to po prostu w celu postawienia go przed faktem, że on jednak Liną nie jest. Bo nie powiedziałbym, że on udaje, tylko po prostu faktycznie tak mocno się wziął i wkręcił, no że teraz ma potężne problemy. Lecimy, musimy pomóc ziomeczkowi, co ja się będę ograniczał. Jestem dobry chłopak, dobry V, latam po mieście, pomagam ludziom, złych ludzi morduję, wiecie, dobre dziewczynki kładę do łóżka, a złych chłopców kładę kurwa do grobu. No i tak się bujam po nocnym mieście. Więc lećmy do niej. I zobaczymy, co tam się uda zdziałać. Ja będę musiał wymordować całą jej świtę, żeby się tam dostać. Kto mnie obserwuje? Co się tutaj dzieje? Tu mamy dane Militechu, tak po prostu za darmo, to pobieram. A to chyba zrzut jakiś spadł, halo? Dlaczego ja tak randomowo pakuję się w takie gówno? Znaczy, wiadomo, mam do tego niemały talent, ale tu jakaś wojna gangów ma miejsce obok, halo? Jesus. Dobra, oni się tam strzelają ze sobą, walczą chyba o ten zrzut. Ja mogę sobie punkcik wydać, szczerze mówiąc, w tej chwili na relika, ponieważ mam teraz to i to i mam jeden dodatkowy. Zniszczenie defektu daje zwiększoną częstotliwość nowych defektów, obrażenia krytyczne, ohoho! I można osiągnąć więcej kumulacji. Co prawda nie strzelam, więc trochę trudno mi w to trafić, ale tutaj jeszcze mam coś, jeden więcej ładunek wyrzutni rakiet. No jako, że teraz w nią inwestuję i potem mogę sobie to zresetować, to wiecie co? Jolo, biorę tego grzmota. Co ja mam w ogóle tutaj na wyrzutni? Możesz naładować powyżej maksymalnej... O, wartości. Dobra, dodatkowo naładowane wyrzutnia wystrzeli rakiety w liczbie 5 Dobra, ale wiecie co? Ja tak sobie trzymam tego pada, jakbym tutaj miał chillerę i utopię. Ale tutaj to się dzieją poważniejsze rzeczy. Co to za pojedynek ma tutaj miejsce? Co to za gangi się tutaj ze sobą nadupcają? Czy ja się mogę do tego wszystkiego przyłączyć? Kurwa, oczywiście, że się mogę do tego przyłączyć. O nie, tego akurat nie chciałem robić. A gdzie ja mam teraz granat? To mi granaty zastępuje. A wiecie co? W sumie to nawet mi to tak bardzo nie przeszkadza. Ale dobra, wiecie co, jolo? Chciałbym spróbować w takim razie tego gówna. Rakiety, kurwa! Ostateczny cios, cięcie delikwentów. Gdzie oni jeszcze są w ogóle? No mamy tutaj paru. Ale czy to będzie takie optymalne? Nie mam zielonego pojęcia. Chciałem już blokować jakieś pociski, ale żadnymi do mnie nie strzelają. Kiedy ja naładuję sobie jakieś... A! Kurwa, restart optyki. Dobra, netrunnera jakiegoś tutaj mamy. Pompa krwi i lecimy przed siebie. Sandewista mi się w tej chwili skończył, ale to jest żaden problem. Jeżeli tutaj zaraz sprawnie pokroję, powinno być git. Boom! Ja jeszcze mu tutaj kryta wydupcyłem. Mogę zrywy robić w ich stronę. Ty, jakie zakłócenie motoryki! Nie denerwujcie mnie nawet. Ha! Zenitsu style! Dobra, lecimy. Kto tam jeszcze jest? Tutaj mamy jakiegoś delikwenta. No, halo, zryw poproszę. Zakłócenie motoryki, come on. Dobra, tylko mogę liczyć na moje doskoki zrywne. Okej, okay. No gdzieś tutaj musi być jakiś przepotężny zrzut. Haja! Okej, okay, dobra, o, on był już gotowy na ostateczny cios. Gdzie ten pieprzony netrunner? Chodź tutaj, mnie nie denerwuj. Jak cię znajdę, to ci wykręcę wszystkie trybiki ze łba. Nie ma już żadnego? Nie, przepraszam, tam mi kogoś jeszcze pokazuje. Gdzie żeś się schował? Typie jebańcu. Typie niepokorny. Kaj jesteś. Nie, przepraszam, to policja? Kim wy jesteście i dlaczego ze mną się chcecie nadupcać? Myślicie, że to naprawdę dobry pomysł? Bum, bum, bum! O mój Boże. Dobra, szybkie leczenie, katana i do przodu. Sandewistan działa tutaj cuda. Uhu! Oj, naprawdę czuję się teraz jak Fafir w kebabie, który podchodzi do rolującego się mięsa, żeby zrobić oho, pyszne rollo. Dobra, ktoś jeszcze tutaj w ogóle się znajduje? Dalej jestem w trakcie walki, tylko nie wiem nawet dokąd powinienem się udać, żeby znaleźć kolejnych przeciwników. Tam są jacyś ludzie przy samochodzie, nie mam zielonego pojęcia, czy oni czegoś ode mnie chcą, czy nie, ale mam zajebiście dużo broni, rzeczy, skrzynkę do otworzenia, która ma najlepsze, smakołyki. A potem możemy tak naprawdę się stąd wyekwipować.
7A55 dobra, inne. 7A55BD1C. 7A55BD1C. Lecimy. Zabieramy to wszystko i wydupcamy stąd. O, jest tutaj jeszcze parę fajnych rzeczy, ale autentycznie wydaje mi się, że czepiają się tutaj mnie teraz goście przy tym samochodzie, który jest do zdobycia niedaleko. Usłyszeli, że jakiś totalny pojeb chodzi tutaj, kroi ludzi na kawałki, no i zaczęli się przejmować bronią swojego terenu. Jak zwierzęta, niebieskie rzeczy, wszystkie te bronie. Tak, momentalnie będę przeciążony, ale przyzwyczaiłem się do tego. Nie, tego to akurat nie chcę. Dobra, won. Jej mieszkanie jest gdzieś tutaj zaraz niedaleko. Ja nawet nie chciałem brać udziału w tej walce, ale nie mogłem nic poradzić. No i co, inżynier w górę, wszystko w górę jest zajebiście. A te rakiety jak oddały, o Jezus. Dobra, odwiedź Linę w jej posiadłości. Ja to w ogóle chciałbym podejść do nich bez wyciągniętej broni, mając nadzieję, że uda mi się po prostu z nimi pogadać. I oczywiście wydać sobie punkcik, co ja będę się ograniczał. Budowa ciała, zdolności techniczne. Chyba uderzam w budowę ciała, potrzebuję tego. Ładunek produktu leczącego po zabiciu przeciwnika, żeby jak najszybciej móc po prostu leczyć się i wbiegiwać dalej w walkę. Netrunner jeszcze poszedł do góry, nie wiem skąd ja biorę tego Netrunnera. Jakim cudem ja leveluję w ogóle Netrunnera tutaj? Ale jakieś dodatkowe perki, Jesus, nawet nie wiem co brać w tej chwili. Ulepszając wszczep, możesz wybrać jeden z zestawów, więcej komponentów do wytwarzania. To akurat może mi się mocno przydać, bo w refleksie dosłownie już nie mam co brać. Zryw w trakcie strzelania z broni, odzyskana wytrzymałość jak się zabije w zrywie. O! Przyładować broń w trakcie ślizgu, sprintu, przeskakiwania. Dlaczego nie miałem tego wcześniej kupionego? Nie mogłem wcześniej przyładowywać, a ja mam jeszcze jeden punkt, come on! Co brać? Co jest tutaj? Większy dystans w ślizgu. Jakoś tak. Za często z tego, szczerze mówiąc, nie korzystam, więc może po prostu to. Mniej zużycia wytrzymałości, jak robię karabiny. A może coś w tym, w zdolnościach technicznych. Bo to też fajnie by było levelować. Za likwidowanie przeciwników w ogóle odładowuje granaty i inne bariery, to też mogłoby być ciekawe, ale wiecie co, nie, pieprzyć to, komponenty do ulepszania. Ja chcę się tutaj ulepszyć w jak największym możliwym stopniu. Hej Lina! Mam nadzieję, że mnie nie będziecie chcieli na żadnej linie zawiesić. Weź ich stąd wymieć, bo nam księżniczkę ukradną. Najpierw do nich zagadam. Może to kumple Liny. Przekonaj gangusów, żeby sobie poszli. Hej chłopaki i dziewczyny, jesteście gangusami? Chodziło ci się oddychanie prostym nosem? Szoruj stąd. Dobra, okej. Czy tu mieszka Lina Malina? Fajna chałupa. Kto tu mieszka? Chuj ci do tego. W tył zwrot i naprzód marsz, kolego. Ja przychodzę kulturalnie, a wy do mnie tak? Najpierw powiem żart, a potem was rozwalę. No jakby mogę ich rozwalić, ale no... Wiecie co, chciałbym tego nie robić, ale nie dajecie mi za bardzo opcji, więc sorry. Wyciągnij broń. Obstawiłem bańkę na loterii ciał. I wiecie co? Brakuje waszej czwórki do szczęśliwego numerka. Lecimy w takim razie! Dzień dobry! Gdzie jeszcze gangusy? Tutaj jakiś jeszcze przeżył? Nie widzę przeciwników! Dobra, okej, przepraszam. Nie widzę przeciwników, bo są pokrojeni na kawałki! Woohoo! Ostateczny cios, nawet nie dane mi było go zrobić. Ktoś jeszcze? To wszystko? To jest wasza siła, którą reprezentujecie? Ale tam w ogóle jakieś ciekawe rzeczy tutaj widzę. Komponenty do modyfikowania, bounce backy, jakieś zajebiste medy tutaj w ogóle mam jeszcze. Hej kolego. Woo! Pięknie. Ach, zdrywy powietrzne fantastycznie działają w takiej walce. W jaką ja się teraz w sumie wdaję praktycznie w każdym odcinku. Halo Lina, gdzie jesteś? Twoi koledzy nie byli zbyt mili, wiesz. Mam nadzieję, że ty będziesz bardziej. Mogłem tutaj wskoczyć po cichu i do niej zapukać. Mogę też użyć siły, żeby wpieprzyć się do środka. Halo? A gdzie moje użycie siły? Ja nie chcę tylko pukać. Ja chcę wypukać te drzwi prosto z zawiasu. Ha, ha, ha. Jak tu nie ma? A, zaczekamy. A to akurat mi nawet pasuje. Ale masz tutaj różowo, laska. Każdy pokój w innym kolorze. Na włamaniu trudno ją będzie urobić. Lepiej poczekać na nią na zewnątrz. Prawda, ale może znajdziemy tutaj jakieś informacje na jej temat. Podjebiemy jej pieniądze z sejfu. Żeby wiecie, jakoś mocniej ją przekonać. Co my tutaj mamy? Mogę tego gówna użyć? Nie za bardzo mi nie pozwala. Ratatata, może coś w sypialni ciekawego się dowiem na jej temat? Wiecie, jeżeli nagle zacznę sypać informacjami jak z rękawa, to mogłoby to się w sumie akurat całkiem nieźle dla mnie skończyć. Ale dobra. Może być trochę zdziwiona, jak zobaczy losowego typa siedzącego przed jej domem. Ale jak wytłumaczymy jej sytuację, to może to zrozumie. Gorzej jak te gangusy na dole, to była cała jej rodzina na przykład i właśnie jej wymordowaliśmy. Jeszcze brakowało, żeby się te głąby powystrzelały w połowie sezonu. Okej. Zgrywaj ważniaka. Sypnij jakimś grypsem z branży. Grypsem z branży? Cholera, nie wiem, czy jestem wystarczająco cool na to. Hej! Tak, to ja ich zamordowałem. Widziałeś, co tu się stało? Już tak leżeli, jak przyszedłem. Musieli znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Przykro mi, jeśli ich znałaś.
Jezu, ale chryja. Muszę zadzwonić do Melanie. Niech otworzy nabór. Mhm. No nic. Chcesz autograf? Mam dla ciebie lepszą propozycję. Powiedzmy jej po prostu, jak się sprawy mają. Tul miał wypadek, cierpi na urojenia, a spotkanie z Liną może mu pomóc. To jej raczej nie przekona. Może znajdzie w sobie jakieś ludzkie uczucia. Nie, nie sądzę. Proszę cię, ta dziewczyna przepoczwarzyła się w produkt medialny. Produkty nie mają uczuć. Hej, pobudka! No grochem o ścianę. Jak do producenta? Jestem agentem, mam propozycję nagrania. A wiecie co? Nie, spróbujmy sięgnąć do głębi jej duszy. Musi się to jakoś udać. Słuchaj, tak naprawdę chodzi. Dla niej to może być dobry PR po prostu. Uległ wypadkowi, kiedy odżywał twoje nagranie. Rozmowa z tobą może mu pomóc. Czy ja ci wyglądam na siostrę miłosierdzia? Weź zawieź go do szpitala, jak jest chory i spieprzaj z mojej posesji. Laska, słuchaj, ja nie chcę być zmuszony do porywania cię. To by było na tyle. Chyba, że przyprawisz sobie sztuczne wąsy. Boję się, Johnny. Nie, no nie wierzę. Nie mówcie mi, że w tej chwili, chcąc być dobrym... Nie! Zjebałem zadanie! Dobra, jaja sobie robicie. Nie, absolutnie. Ja byłem przekonany, że uderzając do jej poczucia jakiejś moralności i potrzeby, uda mi się, kurwa, wygrać tego questa, ale nie! Ewidentnie nie! Muszę ją zbambuzlować, że mam dla niej super ofertę. Ale skam! Byłem przekonany, że opowie... O, ty, no dobra, w sumie to nie jestem siostrą... Przepraszam, co się tam właśnie odwaliło? Aha, dobra, no to nie ten zapis. No to jeszcze raz. Dobra, momentiro pauziren. No dobra, wiecie co, ja pomyślałem, że jako influencerka pomyśli, że to będzie dobry PR po prostu i pójdzie głos w świat, że pomaga potrzebującym, że uwielbia swoich fanów. Nawet jeżeli to miałaby być w jej głowie jedna akcja, która poprawi jej sprzedaż, to ja miałbym to w dupie, niech jej własna moralność ją rozliczy z tego. Ale że tak po prostu nas olała jakby nic. Dobra, jestem agentem, mam propozycję. Jestem headhunterem wytwórni BD Syndicate. Masz cholerne szczęście. Chcemy zaproponować ci angaż. Na początek zrobimy pilot nowej serii. Jeśli chwyci i będziesz mieć fajną chemię ze współgwiazdą, lecimy z produkcją. Typie, zwolnij! Może jestem łatwa, ale nie jestem tania i zawsze kasuję zaliczkę. Ohoho, mamy obce korpa. Nie płacimy zaliczek. Taka jest polityka wytwórni. Ej, co ty mi tu wkręcasz? Gwiazdy na kontrakcie mają u nas zagwarantowane 20% zysków z całej dystrybucji. Gruszki na wierzbie. Chcesz mnie wyruchać na hajs? Nie mam gwarancji, że będzie w ogóle jakiś tort do podziału. Właśnie. Mamy od tego sztab ludzi. Mogę ci zacząć pieprzyć o modelowaniu psychologicznym i teorii motywacji Friedricha Holtzmana. Ale przecież to zwyczajnie, po ludzku rozsądne. Czemu znowu spieprzyłem, wybierając niemądrą opcję? Jak słyszę 20%, to już mi prawie mokro. Mhm. Rozumiem, że mamy umowę. Specjalny wszczep uwalniający śluz pewnie. Przyniosłeś scenariusz? To ma być improwizacja. Zagrasz na wyczucie. Wysyłam ci adres, spotykamy się wieczorem na miejscu. Shank, producent, będzie tam na ciebie czekał. Dobra, to ja lecę do domu, ogarnę się i zrobię pazurki. Papatki! Papatki! Co tam, Johnny, zadowolony? Nie, z miny był zadowolony, aczkolwiek niezwykle stoicko cichy się wydaje w tej chwili być. No i co? No i udało się! Oczywiście, że musiałem ją potraktować jak typowego Shona internetowego i dać jej fejkową ofertę współpracy, no ale cóż mogę zrobić? Napisz Shankowi, że Lina zgodziła się na współpracę. Okej. Shank! Lina w drodze, mamy ją. Jestem, kurwa, rekinem biznesu. Oczywiście, że tak. Na żywo to łebska dziewucha i targuje się jak stary fikser. No powiedziałbym, że po prostu lubi hajs. Gratulacje, mordeczko, dam znać, jak Lina dotrze i wbijaj na nagranie. No dobra, poczekaj do jutra na wiadomość od Shanka. No to wiecie co, to poczekajmy od razu do jutra, co ja się będę ograniczał. Przewijmy się może o prawie całe 24 godziny. Musimy dostać tego SMS-a. Nie mam nic innego teraz do roboty tak naprawdę. No poza oczywiście nadchodzącą moją śmiercią, ale powinno być gić. Ruszaj dubsko, szeryfie. Lina jest już wrzeszczą na siebie stulem. Trzeba ich ogarnąć do nagrania, bo na razie do tego zwykła pyskówka. Mordo, potencjalnie nie będzie żadnego nagrania. Pierdolony doktor, ktoś mi się wjebał na chatę, po prostu wziął i wlazł jak do siebie. Przysięgam, jeśli nie wyniosę się stąd w ciągu roku, palnę sobie w łeb. A dlaczego ona mi się teraz zwierza z takich rzeczy, nie mam zielonego pojęcia, ale... Pozwólcie, że to zignoruję w tej chwili, bo mnie za bardzo Lina, jej przeżycia, rozterki wewnętrzne, emocje nie interesują. Lecimy, pomóc ziomkowi.
No chyba, że on cały czas autentycznie aktorzy i robił to wszystko, żebyśmy znaleźli, wiecie, sposób na uratowanie go i dojdziemy do wniosku, że jedynym sposobem jest sprowadzenie do niego tej liny. No to już by było bardzo skambagowe z jego strony. Gdyby tak wykorzystał moją dobroć ludzką, która we mnie siedzi, chyba bym mu tego nie mógł wybaczyć autentycznie. Dobra, biegusiem do przodu. Jezus Maria, jak to różowo. Uwielbiam Path Tracing, naprawdę. Mimo już żre zasoby bardziej niż ja McDonalda w 2016, to jednak wygląda to pięknie. I ciekawe jestem, czy faktycznie za jakieś 5-10 lat absolutnie każda gra będzie po prostu tak pięknie wyglądała. Mam szczerą nadzieję, dla siebie i dla was. Byle jeszcze działały na każdym sprzęcie tak dobrze, jak działają na najlepszej karcie graficznej na rynku. Jeśli się oczywiście jest dobrym w komputery i potrafi odpowiednio ustawić takie rzeczy jak profile XMP. I nawet buty po mnie zgapiłaś! Bezwstydna lafirynda! O! Ja tego tak nie zostawię! Mój wizerunek jest chroniony prawnie! No tak, on jest ubrany na wynagoda. Mój wizerunek z paślaku? Twój? To rebusia, laczki, oksy, wszystko robione na zamówienie! Lina Malina, znak towaru zastrzeżony, pieprzona imitatorko! Słuchaj, to wszystko jest bardzo dziwne. Co ja mam tu właściwie grać? Panowie i panie, reżyser na planie. Zaraz to ogarnę. O, super, że jesteś. Wyślij list Tula. Podrzucam ci kwestię. No właśnie, nie będziemy tutaj próbowali robić super braindance'a. Spróbujmy go uratować. Wysyłam ci kwestię. Po prostu przeczytaj na głos. W porządku, mamy. Gorzej, jak się w połowie listu skapnie, że szczerze mówiąc to nie będzie zbyt raczej dochodowe, więc ona wydupca. Hej Lina, śledzę twoją karierę od samego początku, od tych wariackich, amatorskich braindance'ów z bikerami z Badlandów. To ma być najsławniejsza aktorka braindance'owa? Mam za sobą trudny okres. Życie mocno dało mi się we znaki. Tylko w twojej skórze mogę odpocząć. Dzięki za świetny content. Wiem, że wkładasz w te nagrania całe serducho. Oddany fan Edgar Tool. Hej! Wyglądasz całkiem jak Lina Bo Malina. Bo jestem Lina Malina! Słuchaj, wiem, że w życiu różnie bywa i czasem najłatwiej uciec w jakąś komfortową iluzję. Ale musisz otrząsnąć się z tych urojeń. Dla własnego dobra. Trochę nie podziałało. Halo, potrzebujemy szpagatu. Zrywamy z formularnymi konwencjami narracji. To art house. Studium labiryntu ludzkiej duszy. Co za amatorszczyzna. Spierdalam stąd. Shank, nie sprzedawaj jej więcej braindance'ów. Dzięki za pomoc. Zaraz się rozliczymy. Kurwa, Shank. Co ja mam na sobie? Cześć, Tul. Fajnie, że jesteś z nami. Z powrotem? Co znaczy, kurwa, z powrotem? Później ci wyjaśnię. Nie będziemy prać brudów przy ludziach. Okej. Okay. No dobra, czyli podziałało, aczkolwiek po tym... Mówię mi to przyznać, ale czasami naprawdę udaje ci się zrobić coś z głową. Buję się, Johnny. Johnny rzucił tekstem, który mam wrażenie pasowałby do ust każdego z jebaczy, którzy tutaj się znajdują w komentarzach pod tym filmem. Trzymasz się? Jak sracz po imprezie. Mętlik we łbie i parę dni gdzieś mi uciekło. Mało co pamiętam. No cóż, nie dziwi mnie to kompletnie, ale szczerze jakby wydawało mi się, że nie udało się, bo on zaczął mówić do niej takie rzeczy, jakby to ona, jakby on myślał, że ona próbuje udawać bycie Liną Maliną, ale nie, jednak się otrząsnął, udało się, zajebiście. Nie ma zysków, nie ma bajerów i nawet ten cały Shank nie jest na nas jakoś, nie wiem, zdenerwowany, tylko zadowolony, że udało się tego kumpla wyciągnąć, tak więc ja jestem szczęśliwy. Kolejny człowiek w Night City uratowany. Szkoda, że po drodze musiałem pociąć co najmniej 3 osoby z ekipy Liny Maliny. No ale cóż, szanowała ich, mam wrażenie, jeszcze mniej niż ja, ponieważ przynajmniej w pojedynku ze mną zginęli honorowo, wiecie, pokrojeni kataną na sandę wistanie, spowolnienie czasu. Nie wiem, czy w sumie tu dużo honoru w tym jest, kiedy ja spowalniam czas, żeby ich pokroić, ale takie mamy czasy, okej? Okay? Taki mamy teraz klimat, nic nie mogłem na to poradzić. Mrocznie się tu zrobiło w chuj, halo, co to za burze piaskowe?
Cały czas te burze piaskowe mi się tutaj teraz losują. Może jest mod na usunięcie ich, bo szczerze trochę mnie denerwują. Chociaż z drugiej strony robią całkiem niezły klimacik. Tak czy siak, moi drodzy. Sukces osiągnięty. Nasza misja wykonana. Tutaj stary znajomy Takemura, bla bla bla. Przesłanie danych do Rida może jeszcze troszeczkę potencjalnie poczekać. Chociaż może w przyszłym odcinku sobie je wyślemy, żeby zobaczyć, do czego to doprowadzi. A na razie to mamy jeszcze inne poboczne rzeczy do roboty. Tak więc spodziewajcie się jeszcze całkiem sporej ilości odcinków, bo sporo rzeczy tu jeszcze do roboty jest. A te na razie skończymy. Trochę krótszy niż poprzednie, ale jest. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Pa, pa.